Hej wszystkim, witam Was w pierwszym filmie w 2017 roku i jak pewnie już widzicie po tytule, na dzisiaj przygotowałam markerowe wyzwanie. Tym razem naszkicowałam sobie już rysunek przed losowaniem, który teraz Wam puszczę w przyspieszonym rysowaniu. Właśnie tak, nie wiem czy teraz zobaczycie, ale najwyżej pokażę Wam później na zbliżeniu. No i będę teraz losować cztery kolory, którymi go pokoloruję. Także zaczynamy. Swoje markery przełożyłam oczywiście do tej dużej miski. W ogóle ktoś się ostatnio pytał, ile mam ogólnie tych markerów, to liczyłam i wyszło tak mniej więcej 70 chyba, o ile się nie mylę. No, ale przejdźmy do losowania. Także będę teraz losować cztery markery. Zamknę oczy, będziecie to widzieć, dlatego nie będziecie mnie posądzać, że miałam otwarte oczy, tak jak w filmie właśnie z przypadkowymi kolorami. Dobra, nie przedłużam. Losuję. Jeden kolor. Jeszcze nie będę patrzeć. Drugi. Trzeci. Spadło coś. I czwarty. Losowałam kolor czarny. Kolorek jedynkę z Fine Color. Hot Pink, czyli taki, jak to się mówi, różowo-czerwony. I Ivory z kurę kolor. Także mam dwa odcienie do skóry. Znowu mam jakieś odcienie do skóry. Cały czas losuję odcienie do skóry. No i czarny i różowy, taki czerwono-różowy. Pokażę Wam je w zbliżeniu. Teraz
zapraszam Was do obejrzenia dalszej części filmu, gdzie będę kolorować tymi czterema markerami właśnie ten rysunek. Nagrywam tą narrację dzień później i pewnie po moim głosie możecie wywnioskować, że się rozchorowałam. Kolorowanie zaczęłam od najjaśniejszego z kolorów, które wylosowałam, czyli od tego Ivory Skórę Color. No i dorysowałam jeszcze cienkopisem rzęsy, bo myślałam, że zostawię po prostu ten rysunek bez obrysu i będę go kolorować tylko markerami. Ten różowo-czerwony kolor bardziej wpisał się w klimat świąteczny niż noworoczny, ale zrobiłam nim bluzę. Cieniowanie starałam się raczej robić tym samym kolorem, nakładając odpowiednio co jakiś czas właśnie kolejną warstwę, bo przed kolorowaniem tego rysunku zrobiłam sobie próbę nakładania poszczególnych kolorów na siebie i nie wychodziły zbyt różne kolory. Ta jedynka z Fine Color nie za bardzo mi pasuje do tego rysunku. Jakoś ten kolor jako tak mi nie odpowiada za bardzo i zbyt dużo chyba go tutaj nałożyłam, jak później zobaczycie. Tak jak Wam wspominałam na początku, że nie chciałam zrobić obrysu do tego rysunku, tak w tej chwili biorę Mikrona i będę obrysowywać, bo po prostu bardziej mi to będzie pasować. A akurat ta praca bez cienkopisu wygląda łyso. Jeszcze na sam koniec, żeby za oknem nie było ponuro, dodaję fajerwerki białym żelopisem i jeszcze na sweter dziewczyny będę robić takie kropeczki, żeby jej się błyszczał sweter. Tak wygląda już praca skończona, nie jestem z niej za bardzo zadowolona przez ten żółty kolor, ale da się przeżyć. W ogóle to podam Wam w opisie link do zdjęcia, z którego się inspirowałam pozą, więc jak chcecie zobaczyć, to zapraszam Was do opisu.
No i mam nadzieję, że początek roku Wam mija bardzo dobrze, a nie jesteście chorzy tak jak ja. Mi już wysiada gardło, więc się z Wami żegnam. To do kolejnego filmu. Pa!